Siemaneczko, z tej strony Miss Sims. Ja właśnie wchodzę do gry, żeby sobie tutaj rozegrać moje rozgrywki i patrzę, że zbliża się dostawa. I uwaga, moje prośby i modły z poprzednich odcinków zostały chyba wysłuchane, dlatego że o tym, co będzie w tej dostawie, dowiadujemy się od razu na dzień dobry. Tak więc, tak jak widzimy, dostajemy 5 brazylijskich dań, w tym acaraje i churrasco. Nie wiem, jak to się czyta. Ej, cieszę się bardzo. Fajnie, że jest to widać od razu. Nie tracimy czasu, żeby gdzieś tam szukać w necie. Super, ale tak naprawdę ja nie tylko o tym chciałam dzisiaj z wami porozmawiać. Kilka dni temu, wchodząc na moją pocztę e-mail, znalazłam takie oto zaproszenie od EA. I powiem wam szczerze, że tutaj ktoś naprawdę zrobił rewelacyjną robotę, jeżeli chodzi właśnie o marketing, bo ja już po prostu nie mogę doczekać się tego nowego dodatku, właśnie przez to, jak to wszystko zostało zorganizowane. Dobra, przejdźmy na stronę EA i zobaczmy coś więcej o tym nowym pakiecie rozgrywki. A więc Dominika i Kamila biorą ślub na Tartosie, czyli w naszym nowym mieście, które dojdzie właśnie tutaj z tym pakietem, 17 lutego o godzinie 10 czasu pacyficznego. Dobra, zjedźmy na dół, ale no sami zobaczcie, jak to jest wszystko ładnie tutaj po prostu przygotowane. Weselna transmisja na żywo. Dołącz do nas w piątek. Nasza historia. Po długiej przyjaźni Dominika i Kamila ostatecznie zbliżyli się do siebie w dzień niedoszłego ślubu Kamil. Niezbyt tradycyjnie, ale gdy znajdujesz właściwą osobę, po prostu to wiesz. Tym razem nie spodziewamy się niespodzianek. Powiem wam, że ja oglądałam ten zwiastun i to było bardzo fajne, dlatego że ta Kamil szła właśnie do ołtarza, gdzie czekał na nią jej facet i nagle ni stąd, ni z owąd staje Dominika i mówi, podejrzewamy, wiecie, mówi do niej, że ją kocha i że się nie zgadza na ten ślub, one uciekają razem, no i teraz de facto to właśnie ich ślub będzie organizowany. Także naprawdę fajnie to rozegrali, tak uciekająca panna młoda, zwłaszcza, że tutaj też pojawia się właśnie jakiś motyw, no, pary homoseksualnej i no wielki szacun do EA właśnie za zauważanie, że miłość nie ma granic. Jedziemy dalej. Lokal. Słynąca z branży ślubnej Tartosa oferuje wiele wspaniałych ślubnych możliwości. Rozważaliśmy plażę i las, a także miejscową posiadłość i kościół. Ostatecznie zdecydowaliśmy się na ślub w ogrodzie. Ej, ale fajnie, czyli już wiemy, że będziemy mogli właśnie wybierać różne posiadłości pod kątem ceremonii ślubnych. Super, po prostu super. Tu mi się też podoba, możemy zauważyć na miniaturce, oglądanie wystaw sukni ślubnych. Wprawdzie te suknie ślubne, nie wiem, czy będą tylko te, bo jak tak, to trochę słabo, troszeczkę, no, nadal to jest widać, że to jest EA, że tym razem nie poproszono o pomoc żadnych moderów, bo po prostu tu jest po tych wszystkich strukturach widać, że to, no, nadal pozostawia dużo do życzenia. Strojenie się. Przeszliśmy się po mieście, przyglądając się witrynom sklepów, żeby wybrać ślubne kreacje. Ciii, żadnych szczegółów. Jeśli szukasz pomysłów na modny strój, polecamy ci to samo. I coś, co ja po prostu... No ja w ogóle jestem takim ślubnym świrem, ja zawsze sobie robiłam ogólnie zazwyczaj na wyspach Sulani, ładnie tam przy zachodzie słońca, czekałam na odpowiednią godzinę, żeby to nie było takie pomarańczowo-fioletowe i dla mnie to naprawdę jest coś, na co ja czekałam od dawna, że będziemy mogli nawet wybrać sobie motyw wesela. Tutaj widzimy, że będą do wyboru torty, dekoracje, bukiety, które panna młoda będzie miała, no po prostu rewelacja. Motyw. W przypadku ślubu w ogrodzie najbardziej adekwatne są kwiatowe motywy. Mieliśmy do wyboru mnóstwo różnych opcji dotyczących wszystkiego od tortów i bukietów do miejsca, do siedzenia, stoły i nie tylko. Ej, ale super. No i jak wiadomo, nowy pakiet wchodzi 17 lutego. Powiem wam tak, na dzisiaj to był taki bardzo szybki przegląd. Myślę, że to wystarczy, dlatego że ja first looki i wszystko będę nagrywała od razu po premierze, bo ja już wiem dzisiaj, że ja ten pakiet kupuję. Ja już odliczam dni do niego, już dawno mi się to nie zdarzyło, bo ostatnio wychodziły same kity, które dla mnie są do kitu. Także no, czekam na to jak na gwiazdkę dziecko, naprawdę. Także dziękuję wam dzisiaj za ten szybciutki przegląd zaproszenia na ślub, a więcej o tym pakiecie dowiecie się już wkrótce. Dzięki wielkie, pozdrawiam Miss Sims.